Moi drodzy, rozważamy drugi list do Tymoteusza. Pewnego razu jakoś zostałem pobudzony, zainspirowany, kiedy otworzyłem ten list. Nie czytam go pierwszy raz, po prostu czytam go tam któryś raz. Ale Słowo Boże, wiecie, jest jak studnia i możesz kopać i ciągle świeżą wodę możesz wydobywać z Bożego Słowa. To jest źródło Bożej ożywczej wody, która sprawia i daje nam życie. I dobrze jest, kiedy człowiek Boży, bo takiego pojęcia używa apostoł Paweł i w tym liście, i w pierwszym liście do Tymoteusza, dobrze, jeśli człowiek Boży, a tym człowiekiem Bożym jest człowiek zrodzony z Ducha i Słowa. Jeśli człowiek Boży zachowuje głód Bożego Słowa. I kiedy czytamy ten drugi list do Tymoteusza, wiemy, że to jest testament apostoła Pawła. Wiemy, że jego życie i służba dobiega końca. Jest rok 67 po Chrystusie. Wielkie prześladowanie za cesarza Nerona. Jest w więzieniu, sam, pozostawiony, jak pisze pod koniec tego listu. Niektórzy z jego współpracowników wymienia Demasa, który umiłował świat doczesny, a więc nie wytrwał w wierze. Są też tacy, którzy gdzieś tam wspomagają go, jak Onezyfor, którego wspomina między innymi w pierwszym rozdziale, który dodaje mu wiele, wiele zachęty w tym trudnym dla niego okresie i dla niego czasie. To nas uczy, drodzy, jak bardzo potrzebujemy jedni drugich, siebie nawzajem. Nie powinniśmy tylko oczekiwać, że inni będą, że tak powiem, wychodzić nam naprzeciw, ale żebyśmy my sami wychodzili naprzeciw drugich. Apostoł Paweł całe życie wychodził naprzeciw potrzebom ludzi. A kiedy on był w potrzebie, trudno było znaleźć ludzi, którzy by się do niego przyszli i go podparli i mu pomogli. Chociaż był pełen ducha, pełen mocy, przecież potrzebował braci i sióstr. I on, pisząc ten list, zwraca uwagę na wiele fantastycznych rzeczy, o których już od jakiegoś czasu mówimy. Mówi o tym, co jest ważne w życiu lidera i troszczy się, żeby nie zabrakło liderów w Kościele. W drugim rozdziale, wierszu drugim, mówi: przekaż to, czego cię nauczałem, ludziom godnym zaufania, aby mogli innych nauczać. Aby ta pałeczka Ewangelii Jezusa Chrystusa była przekazywana z pokolenia na pokolenie, aby prawda Boża mogła być i była zwiastowana, aż Jezus Chrystus przyjdzie. To jest jego troską. Zachęca swojego współpracownika, aby rozniecił w sobie dar łaski, który otrzymał. Wiecie, można wiele od Pana otrzymać i to wszystko zakopać. Można to wszystko gdzieś odłożyć i nie usługiwać. Ale jak ktoś kiedyś powiedział, będziesz musiał odgrzebać kiedyś przed sądem wszystkie talenty. Będziesz musiał odgrzebać ten talent i tą odpowiedzialność, którą Bóg złożył na ciebie i będziesz musiał z tego się rozliczyć i powiesz, wiedziałem, ale... Dlatego dobrą rzeczą jest, żebyśmy rozumieli, kochani, czym jest Kościół. Że Bóg w Kościele potrzebuje każdego, chce używać każdego i to błogosławieństwo od głowy płynie przez każdego na całe ciało. Nie da się budować Kościoła, kiedy Kościół się nie zgromadza. Nie da się budować relacji, kiedy jeden drugiego nie szuka. A więc on mówi i maluje nam w tym drugim rozdziale te obrazy lidera, sługi Bożego, różne. Mówi o żołnierzu, mówi o rolniku, mówi o słudze, mówi o naczyniu. Mówi o tym, że jest ta ogromna potrzeba, żebyśmy jako ludzie wierzący stronili od tego, co jest nieczyste. Ale siebie oddawali Bogu jako naczynia, które On będzie, z których będzie mógł uczynić nas naczyniami do celów zaszczytnych. Później w trzecim rozdziale mówiliśmy o tym ostatnio, mówi, wiedz, że czasy ostateczne są trudne. I mówiliśmy, że to słowo trudne oznacza agresywną, atakującą agresywność.
Że to nie jest sobie tylko czas trudny, ale to, co złe, będzie atakować, będzie wywierać presję na życiu Kościoła i na życiu Bożego dziecka. A więc to znaczy, że będąc świadomi, że te czasy ostateczne są złe, muszę być, stać się mocnym w wierze, być mocnym w wierze. Ale też powiedziałem, że chociaż te czasy ostateczne będą charakteryzować się tą narastającą nieprawością i bezbożnością, atakującą wręcz bezbożnością, atakującą bezbożnością wszelkie zasady prawa Bożego, to będzie to także czas ogromnych Bożych przebudzeń i Bożego działania na całym świecie. Słowo Boże mówi, że Ewangelia ta będzie głoszona po całym świecie i wtedy przyjdzie koniec. A więc nie tylko będzie nieprawość, ale Kościół i ludzie wierzący, widząc zbliżający się czas przyjścia Chrystusa, będą zachęcani, wzywani, motywowani, aby robili wszystko, aby wyrywać idących na śmierć. Letni Kościół nie interesuje się niezbawionymi. Letni Kościół żyje sam dla siebie. Jest zadowolony, że mogą być sobie jakąś tam grupką, ale Kościół Jezusa Chrystusa, który ma miłość Chrystusową, rozgląda się wokół i szuka, i wychodzi, i głosi, i świadczy, i mówi, bo zdaje sobie sprawę, że bez pojednania z Chrystusem człowiek idzie na zatracenie. I to jest prawda, o której mówi Boże Słowo, że jest tylko jedna droga i jeden sposób uratowania człowieka. To jest osoba Jezusa Chrystusa i osobista wiara w Jezusa Chrystusa. Że nie ma innej drogi i nie ma innej możliwości uratowania człowieka. Tak więc będą to trudne czasy. W Kościele ludzie będą mieli pozór pobożności. Oni mogą pięknie wyglądać, oni mogą się uśmiechać, oni mogą tak skromnie składać ręce, ale mocy pobożności w ich życiu nie będzie. Będą prowadzić podwójne życie, tak naprawdę w domu, w pracy, gdy nikt ich nie widzi, oni będą żyli zupełnie inaczej. Zło będzie przenikało ich i oni będą innych siłą rzeczy będą prowokować do tego, co Bogu się nie podoba, ale ich głupota się ujawni. Stanie się to jawne. W pewnym momencie ludzie bojący się Boga i Kościół rozpozna, że to są ludzie, którzy tak naprawdę nie żyją z Bogiem. Udają tylko. Kochani, Ewangelia powinna nas, ciebie i mnie zmieniać. Amen. Ewangelia czyni, dlatego Słowo Boże mówi, że mamy odnawiać się w naszym myśleniu ustawicznie. To znaczy, że muszę czerpać dzień po dniu, bo mój umysł jest atakowany przez tą atakującą to bezprawie, myśli, koncepcje, poglądy, z którymi się zderzam. Ja potrzebuję brać czystą wodę Bożego Słowa, oczyszczać moje myślenie, mój umysł, abym został zachowany w prawym, właściwym, pobożnym myśleniu. Prawda? Czasami robimy, oglądamy rzeczy i płaczemy nad osobami i nad postawami, nad którymi powinniśmy wręcz zapłakać. I teraz apostoł Paweł, mówiąc nam o tych czasach trudnych, o tej atakującej nieprawości, bezbożności, o tym wszystkim, daje takie antidotum, pokazuje, jak ja mogę w tym wszystkim zachować takie trzeźwe myślenie i oprzeć się temu całemu świeckiemu myśleniu, które jest niezgodne z Bożym Słowem. I pierwszą rzeczą, nazwałem to antidotum przed pogrążaniem się w złym i zwiedzeniem. Jakie jest antidotum na to? Bo czasy będą złe, bo nieprawość się rozmnoży. Pan Jezus o tym mówił. Miłość wielu oziębnie, w Kościele miłość wielu oziębnie. Ludzie zamiast miłować jeden drugiego, zamiast szanować jeden drugiego, nie będą tego czynić. Jakby będą głusi, uszy będą mieli zatkane na słowo Pana.
Zamiast budować kościół, oni będą jakby chcieli tylko czerpać jakieś błogosławieństwa, ale nic z siebie nie dawać, zapominając, że są jednym z członków kościoła. Jednym z żywych kamieni, którzy odpowiadają za tą budowlę, którą jest Kościół. Jak uniknąć tego wszystkiego? I zauważyłem, że apostoł Paweł pisze tak, w trzecim rozdziale, bardzo dziękuję, od 10 wiersza, lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze, jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Kiedy tak nad tym rozmyślałem, to pierwsza rzecz, o której mówi apostoł Paweł, to mówi, że aby się w tym wszystkim zachować od tych wszystkich rzeczy złych, fałszywych myśli, poglądów, oto apostoł Paweł mówi, że jako wierzący ludzie potrzebujemy wzorów. Potrzebujemy patrzeć na ludzi, którzy żyją zgodnie z Ewangelią i czerpać z nich wzór. Paweł mówi, ja stałem się dla ciebie i dla wielu wzorem. A więc jeżeli chcesz się żyć zgodnie z Ewangelią, odważny, nie? To patrz na mój sposób życia. To patrz na moją wiarę. Patrz na miłość, która jest w moim życiu, na cierpliwość, która jest w moim życiu. Inaczej mówiąc, my jako ludzie potrzebujemy patrzeć na tych, którzy zmagają się, ale zwycięsko przechodzą przez różne trudności. Do tej pory wspomina Pismo Święte Hioba. Prawda? To jest pismo, Jakub wyraźnie pisze, wspomnijcie na wytrwałość Hioba. Ktoś powie, Hiob żył tak dawno temu, ale nawet dzisiaj, patrząc na życie Hioba, na to, przez co przechodził, to daje nam zachętę. Mówimy, skoro on tyle wytrzymał i wytrwał przy Bogu, nie odwrócił się od Boga, to ja wytrwam. To ja też dam radę. To Bóg też mnie podeprze. Ale nie musimy gdzieś tam szukać daleko. Paweł pokazuje na samego siebie i czyni to bardzo mocno, jednoznacznie. Już w tym drugim liście, pierwszym rozdziale, wierszu 13 mówi, wzoruj się na zdrowej nauce, którą słyszałeś ode mnie. Wzoruj się. A więc przypomnij sobie to wszystko, czego nauczałem, co zwiastowałem, co napisałem. Przypomnij sobie. A więc wzór jest niesamowicie ważny. Wiecie, czasami jesteśmy zapatrzeni nie na te osoby, na które powinniśmy. Ludzie mają wielu idoli dzisiaj na tym świecie. Wielu idoli, tak zwane, no nie wiem, nazywają ich, jak ich nazywają, ale nie daj Boże, żebyśmy próbowali naśladować sposób ich życia, myślenia i działania. Bo to nas nie przyprowadzi do Boga, ale odprowadzi od Boga. A więc mam iść do tego ginącego świata, mam iść do ludzi i mówić im o
o łasce Bożej, o zbawieniu, które jest w Chrystusie, a z drugiej strony buduj relacje, kontakty z ludźmi, którzy będą podnosić Cię w Twojej wierze. Amen? Którzy będą jakby takimi wspaniałymi, to wspaniałą zachętą, wskazówkami, jak żyć z Bogiem, jak służyć Bogu, jak miłować Boga, jak naśladować Boga. Bądź wzorem. Dlatego on, Paweł mówi nie tylko o sobie, że wzoruj się na mnie, ale on mówi też, ty Tymoteuszu bądź wzorem, stań się wzorem dla innych. W tym pierwszym liście, 4 lata wcześniej napisanym, czy 3 lata, mówi tak, bądź dla wierzących wzorem. 4:12, w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Bądź dla wierzących wzorem. Dla niewierzących, ale dla wierzących innych bądź wzorem. Kochani, czyli inaczej mówiąc, jest na nas położona pewna odpowiedzialność na liderach, przywódcach Kościoła, ale też na każdym z nas, bo każdy z nas w jakiś sposób staje się liderem i przywódcą poprzez wpływ, jaki wywieramy na ludzi. Bo każdy z nas wywiera na ludzi wpływ. Ludzie, kiedy widzą, co przeżywasz i jak reagujesz, uczą się chrześcijaństwa. A mówią, a to znaczy, że chrześcijanin właśnie tak się zachowuje. No bo nie czytają Pisma. Oni czytają nas, nasze życie. I muszę powiedzieć, że nie zawsze działamy tak, jak mówi Boże Słowo, prawda? Zawodzimy i upadamy w wielu rzeczach, niemniej jest to pewna linia wytyczona. Patrz i szukaj, od kogo możesz się uczyć miłości do Boga, poświęcenia dla Boga. Otocz się i patrz i słuchaj ludzi, których Bóg błogosławi, używa, w których życiu działa, czerp z nich wzór. Pamiętacie, co w pewnym momencie autor listu do Hebrajczyków napisał w 12 rozdziale od 1 do 3 wiersza? Biegnijcie wytrwale w wyścigu, tak? Patrząc na kogo? Na Jezusa Chrystusa, na sprawcę i dokończyciela wiary. A więc mam patrzeć na ludzi, którzy naśladują Chrystusa, na przywódców, liderów, którzy żyją z Bogiem i widać, że oni żyją z Bogiem, że kiedy spotykam się z nimi, kiedy rozmawiam z nimi, tam jest coś od Boga, nie tylko z człowieka. I także oczywiście mamy patrzeć przede wszystkim na tego, który jest głową Kościoła. Patrząc ustawicznie na Chrystusa. Patrząc na Niego, być wpatrzony w Jego sposób życia. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 3 rozdziale mówi, ja chcę być podobny do Chrystusa w Jego cierpieniu. Ciekawe, że w tym liście do Filipian w 3 rozdziale on nie mówi, chcę być podobny w Jego znakach i cudach. Mówi, chcę być podobny w Jego cierpieniu, jak On to znosił. Aby dostąpić zmartwychwstania. Aby dostąpić tej mocy Bożej, której dostąpił Chrystus, który był umarły, a został wzbudzony mocą Boga. Tak więc Paweł pisze do Tymoteusza. Patrz na ludzi, którzy żyją zgodnie z Ewangelią. Wiecie, jest wiele zgorszenia i możesz zapatrzyć się na ludzi, którzy nie żyją zgodnie z Ewangelią. A mówisz, a czemu ten żyje tak, a jest chrześcijaninem, a ten żyje tak, a ten jest w tym zborze, mówi o tym, a ten tak żyje. I nagle zamiast patrzeć na dobry wzór, zaczynasz patrzeć, gorszyć się, a to jest taka pułapka zastawiona przez diabła, żebyśmy nie oddawali chwały Bogu, tylko ciągle się gorszyli. A ten tak, a ten tak, a ten tak. I nie ma już wdzięczności, nie ma chwały, nie ma pragnienia, ale zaczynamy się oddalać, bo skoro takie rzeczy dzieją się pośród wierzących, to ja w takim razie już dłużej z nimi nie będę.
Prawda? Jest jakiś kontekst. Paweł mówi, nie, nie, ty patrz na tych, którzy naśladują wzór. Postępują według wzoru. Trzymaj się tego. Wzywa go, pilnuj samego siebie i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. W tym pierwszym liście. Więcej mówi, żyj tak, aby twoje postępy były widoczne dla innych. A więc ludzie w kościele, w zborze, patrząc na ciebie, mówią po roku, po dwóch, po trzech, mówią, ale urosłeś duchowo. Widzę, jaki progres, jaki postęp jest w twoim duchowym życiu. A więc Biblia nam mówi, że Ewangelia cały czas ma pracować, działać, a my mamy wzrastać. Mamy czy nie? Tak jest napisane, wzrastajcie. Nie stójcie w miejscu, wzrastajcie. Tomasz, ten proces ma trwać tak długo, dopóki mamy jeszcze tchnienie w sobie na tej ziemi. Bo ciągle ty i ja sprawujemy nasze zbawienie. Ciągle, dzień po dniu jestem zbawiony, ale ciągle jestem w procesie zbawienia. Jeszcze, moi drodzy, nie dobiegłem do końca. Paweł mówi, ja już jestem blisko końca, już korona czeka. Ale co by się stało, gdyby się cofnął? My wiemy, że się nie cofnął. Że rzymski żołnierz, prawda, odciął mu mieczem głowę. Tam w celi prawdopodobnie. Oddał życie. Był gotów. Kiedy się modlił, on nie czekał na cud i on wiedział, już teraz nie będzie cudu. Przedtem wspominam, jakież prześladowania zniosłem. Kiedy głosiłem, kiedy szedłem, był ukamionowany i tam to słowo z Dziejów Apostolskich mówi, że prawie, że ze śmierci został wyrwany. Ale teraz nie. Teraz musi mieć wiarę, która pozwoli mu przejść i oddać życie dla Chrystusa. A więc, kochani, wiemy, że z kim przestajesz, takim się stajesz, tak? Piękne, mądre przysłowie. Jeśli otaczasz się ludźmi, którzy lekko traktują Boga, lekko traktują Kościół, lekko traktują swoją odpowiedzialność w Kościele, staniesz się podobny do nich, krytykancki, z wyższością patrząc na innych, nie ponosząc odpowiedzialności. Ale to nie jest Boży wzór. To nie jest Boży wzór. Albo będziesz tym powiedział, tak, ja razem z moimi braćmi, siostrami stoję i buduję coś, aby Pan był przez to uwielbiony. Moje życie może się zmieniać. A więc nie otaczaj się wronami. Przepraszam. Kasia, wiesz, to jest moja aluzja do przysłowia. Widzicie, jak kaznodzieja musi uważać. Ale doskonale wiemy, o co chodzi. Moi drodzy, dlatego w przypowieściach wielokrotnie jest powiedziana, unikaj drogi tych, którzy są bezbożni, którzy ciągle coś tam niewłaściwego knują. A więc to nie jest tak, że to jest obojętne, jakie dobieram sobie towarzystwo, z kim spędzam czas, czemu ten czas poświęcam. Nie jest obojętne, kochani. To nas albo będzie budować, podnosić, albo będzie zabijać wiarę, takie poczucie czystości i prawości w nas. Na to musimy zwrócić uwagę. A więc Paweł mówi, to będą trudne czasy. Ludzie na zewnątrz będą tacy, ale też w środku, wewnątrz pojawią się ludzie niezachowujący standardów Ewangelii. Do czasu będą to ukrywać, ale przyjdzie taki moment, że to wszystko będzie przez Pana ujawnione. Ich głupota, głupota, bo próbowali oszukać, ale tak naprawdę zlekceważyli, że powinni pilnować swojego życia. Ale ta głupota właśnie na tym polega, że myśleli, że to się uda. Przed Bogiem się nie uda. Nie uda się. Patrz na takich ludzi. W liście do Filipian Paweł pisze tak, 3:17, bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie.
A więc słuchaj liderów. Słuchaj tego, co mówią. Jak mówią o innych liderach. Jak mówią o Kościele. Jak mówią o Bożym Słowie. Czy tam jest szacunek, czy tam jest miłość, czy tam jest pokora. Słuchaj uważnie. I słuchaj tych, którzy właśnie zachowują te Boże standardy, którzy są naśladowcami Ewangelii Jezusa Chrystusa. I to będzie błogosławieństwem. Pierwszy list do Tesaloniczan 1:7 Paweł mówi, że cały zbór w Tesalonice był wzorem dla wielu chrześcijan tam w Macedonii i nie tylko w Macedonii. Ja może ten fragment przeczytam tego, bo Paweł chwali ich. Mówi tak, pierwszy rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan, wiersz 6 i 7. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Naszymi i Pana. I przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak i staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaj. Piękne świadectwo o zborze. Dałby Pan, żebyśmy mogli takie świadectwo usłyszeć o sobie i o zborze. Jesteście naśladowcami. Wasza wiara jest słynie, wasza ufność, zaufanie Bogu i wiara jest znana w innym. I to dochodzi do innych. Jak modlicie się, jak wierzycie, jak ufacie, jak służycie. Czy to jest coś nowego, co apostoł Paweł powiedział? To jest tak zbieżne, to jest stuprocentowo zbieżne z nauką Pana Jezusa Chrystusa, z Jego kazaniem na górze. Czyż On nie powiedział, że mamy być wzorem? Czyż On nie powiedział, że mamy być światłem? Życie lidera, życie wierzącego człowieka, który nazwany jest w liście do Tymoteusza, popatrzcie ten wiersz 3:17, człowiek Boży. Boży człowiek. I 1 Tymoteusza 6:11 też mówi, a ty człowiecze Boży. Jest na świeczniku. Jest widoczne. Wszyscy nas czytają, widzą, oglądają. Paweł jest widoczny dla wszystkich. I on taką ciekawą rzecz nawet mówi, nie chcę, żebyście mnie osądzali tylko po tym, co mówię, tylko jak żyję. Tylko jak żyje. Ale Pan Jezus powiedział tak w Ewangelii Mateusza 5:13-14. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Każdy z nas. Więc ludzie patrząc na nasze życie, Jezus o tym mówił, apostoł Paweł mówi, bądźcie wzorem. Patrzcie na ludzi, którzy są wzorami, naśladujcie ich wiarę i sposób życia, miłości, postępowania, ale też sami stawajcie się wzorem takiego życia, postępowania, miłości i wiary. Wielkie zadanie. Ale przez łaskę i moc Ducha Świętego może być w nas realizowane, prawda? I tu nie chodzi o to, że staniesz się nagle doskonały, ale o to chodzi, żebyśmy robili postępy. Amen? Abyśmy robili postępy, wzrastali, abyśmy się przejęli tym. Abyśmy się przejęli tym, jeżeli coś jest nie tak w naszym życiu, nasze reakcje, nasze zachowania, nasze postawy, nasz język. Abyśmy nie mówili, no tak już musi być. Nie. Bądź wzorem. Pozwól łasce Słowu Bożemu, weź ten miecz, niech on odetnie od ciebie, ode mnie to, co Bogu nie przynosi chwały. Nie traktuj tego lekko, bo może przyjść czas, że te rzeczy, którym pozwalamy teraz rosnąć, w końcu zaduszą Słowo. Przestaniemy słyszeć. Przestaniemy rozumieć. I zaczniemy oddalać się od łaski. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, będą cierpieć. Jezus mówi podobnie, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój. Paweł wielokrotnie to o tym mówił, kiedy
pisze o Listrze i Koniom, Antiochii, to, co tam, czego doświadczył, mówi, kiedy wracał i odwiedzał z powrotem te miasta, te miejscowości, gdzie założył zbory, mówi tak, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że przez wiele ucisków musimy przejść, aby wejść do Bożego Królestwa. Tak więc nie patrz na bezbożnych, na ludzi, którym się wiedzie, na ludzi, którzy nie liczą się z Bogiem, a wydaje się, że nie mają żadnych trosk, mają pieniędzy tyle, że mogli by cię zasypać tymi pieniędzmi, zdrowe i krzepkie jest ich ciało i wydaje się, że oni tutaj właściwie zawładnęli wszystkim. Nie patrz na takich, jeżeli są ludźmi bezbożnymi, nie liczącymi się z Bogiem, z Bożym Słowem. Bo to może doprowadzić nas do katastrofy. Psalm 73 mówi o właśnie czymś takim, że oto człowiek Boży, Asaf, ten, który uwielbiał Boga, ten, który był odpowiedzialny za uwielbienie Boga, on zaczął patrzeć nie na Pana, nie na pobożnych, ale na bezbożnych. I mówi, zacząłem im zazdrościć. Krzepkie jest ich ciało. Nie znają znoju. Nie znają trudu. Wydaje się, jakby wszystko, co mają, czego dotkną, przynosiło błogosławieństwo. I jego serce zaczęło letnieć. Zaczął oddalać się od Boga i zamykać przed Bogiem. Dlaczego ja od rana do wieczora muszę się trudzić? Dlaczego ja muszę przeżywać różne trudne sytuacje? A ten bezbożny, on nawet nie liczy się z Bogiem, nie liczy się ze słowami przeciwko Bogu. On nie doznaje żadnych utrapień, a ja służę Bogu, należę, staram się, a tu trudność za trudnością. I dochodzi do takiego punktu granicznego. Jest już bliski odwrócenia się od Boga. Ale jeszcze robi jedną rzecz. Jeszcze raz idzie przed tron Boży, aby się modlić i wołać do Boga, aby Bóg mu pokazał, objawił, aby on zrozumiał. I on wtedy mówi, nareszcie pojąłem, jaki jest koniec bezbożnego, jaki jest koniec sprawiedliwego. Nareszcie pojąłem. I mówi tak pięknie na koniec, moim szczęściem jest być blisko Boga. To jest moje szczęście. To, że nie mam tego czy tamtego, nie osiągnąłem tego czy tamtego z rzeczy materialnych, to nie ma żadnego znaczenia. Podstawowe pytanie jest, czy uwielbiłem Boga w moim życiu? Czy wypełniłem Jego wolę, którą On ma dla mnie osobiście? Przecież Jezus o tym mówił. Nie każdy, który do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Bożego Królestwa, ale ten, który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Pytasz i prosisz i modlisz się, czy modlimy się, Boże, Twoja wola niech się wykona dzisiaj w moim życiu. Chcę być Twojej woli. Nie chcę być poza Twoją wolą. Nie chcę udawać. Wiecie, pozór pobożności polega na tym, że niby chcemy, ale tak naprawdę nie pytamy Boga o Jego wolę dla naszego życia. A jeśli On nam objawia swoją wolę, to odpychamy ją i nie chcemy ją wypełnić. Tak więc czasy będą agresywnie złe. Ludzie będą bezbożni. Miłość wielu wierzących oziębnie. Bóg będzie nawet wiary szukał. Ale ty, człowiecze Boży, patrz na tych, którzy postępują według wzoru Ewangelii, czerp zachętę z ich życia. Oddania, poświęcenia. Patrz na Jezusa, Zbawiciela. Miej Go przed oczyma. Fale będą i burze będą i tak dalej, ale nie przestawajmy patrzeć na Jezusa. Piotr, gdy tylko odwrócił wzrok od Jezusa, zaczął tonąć. Nie? Wystarczył moment. Ale kiedy patrzysz na Jezusa, fale będą i burze będą i to będzie i to jest nieuniknione. Ale ty będziesz szedł po wodzie,
bezpieczny w wierze, w mocy Bożej. Amen. Tak będzie. Moi drodzy, inaczej mówiąc, mamy stawać się uczniami Jezusa Chrystusa. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Uczeń Chrystusa słucha, rozumie, czyni. Mamy słuchać, zrozumieć i czynić to, czego Bóg od nas oczekuje, a później innych czynić uczniami, aby słuchali, rozumieli i żyli według wzoru, jaki będą mogli widzieć w nas. Wielkie zadanie. Łatwo się mówi. Ale Bóg dał nam moc. Dał nam Ducha Świętego. Zrodził nas ze swojego słowa i ducha. Moi drodzy, mówiłem, że by patrzeć na ten dobry wzór. I tak sobie myślałem, kto może być takim dobrym wzorem? Wielu jest ludzi. Wiecie, spotkałem ludzi, których obecność sprawiała, że odczuwało się rzeczywiście obecność Pana. To było coś szczególnego. Pełni pokory, delikatności, miłości. To było coś, co wypływało z tych ludzi, emanowało z tych ludzi. To nie byli ludzie takie lelum polelum. To byli ludzie, którzy byli zdecydowani, aby żyć z Bogiem i dla Boga. Ale to była ta natura. Wiecie, że Bóg jest zdecydowany w swoich poglądach, ale jest napisane, jest miłosierny, łaskawy, delikatny, czuły. On taki jest. I przypomnieli mi się bracia Morawscy, którzy, aby przejęli się Ewangelią i tam z tym poleceniem idźcie na cały świat i głoście Ewangelię i ratujcie ludzi. I to, co możemy o nich przeczytać, to między innymi to, że sprzedawali się w niewolę, aby głosić Ewangelię dla niewolników. Zarażali się trądem, aby trafić do obozów dla trędowatych i im głosić tym trędowatym Ewangelię. Idźcie na cały świat, bądźcie gotowi do największych poświęceń, a Bóg to wynagrodzi. To jest wezwanie dla nas wszystkich. Czasami jest nam tak dobrze i wygodnie, ale ktoś powiedział, że Bóg nie przyszedł nam tworzyć komfortu życia. On przyszedł dać życie, obfite życie, ale także obiecał w tym wszystkim, że ty i ja musimy włożyć trud i wysiłek, aby Jego Ewangelia była zwiastowana, aby Królestwo Jego mogło docierać do innych ludzi. Ale czy Chrystus nie pozostawił nieba? Czy nie dał się zarazić? Biblia mówi, stał się grzechem za nas. Wszelki grzech, nieprawość twoja i moja została na Niego wrzucona. Przyszedł tylko dlatego, aby nam okazać łaskę i wybawić nas przez swoją świętą, przelaną krew. A Hudson Taylor, misjonarz z Anglii, specjalnie wykształcił się, aby być lekarzem, bo w jego sercu od dzieciństwa, od młodości, kiedy oddał życie Chrystusowi, mówi, ja chcę ratować ludzi. I Bóg wyraźnie położył na jego serce, aby udać się do Chin i głosić Chińczykom Ewangelię. Wykształcił się, trenował, wychodził gdzieś tam w góry, kładł się na tak lekko ubrany, żeby być przygotowanym, żeby wytrenować swój organizm, żeby był odporny na zimno, na chłód, na deszcz. A później udał się do Chin. Założył wewnętrzną misję Chin. To jest bodajże XVIII-XIX wiek. Teraz nie pamiętam dokładnie. Wydawało się, że co ten człowiek osiągnie? Jeden człowiek.
którego serce paliło się za ratowaniem zgubionych. Jak ja czytałem z jego biografii, kiedy płynął łodzią przez rzekę i Chińczycy tam byli i ktoś przez łódź zachwiało i wypadł jeden Chińczyk do wody. Nikt nawet nie zareagował. On mówi, człowiek zginął, trzeba ratować, a oni płyną dalej, jakby nic. A później o zgrozo zapuścił włosy, żeby go Chińczycy ciągle nie traktowali jak obcego Europejczyka. Zapuścił włosy i upletł sobie taki warkocz, jak Chińczycy noszą na głowie. I zaczęli go słuchać. Posłużył się mądrością. A niektórzy chrześcijanie mówią, jak ty wyglądasz? Warkocz ma. Ale jego serce płonęło, aby ratować idących na śmierć. Wspaniała postać. Patrz na tych, którzy postępują według wzoru. Którzy nie tylko mówią wielkie słowa, oni oddają życie, wszystko. A co moglibyśmy powiedzieć o Dawidzie Wilkersonie, którego znamy bardzo blisko, mogliśmy go w Polsce słyszeć, jego życie. Czy to byli idealni ludzie? Nie. Ale ludzie, którzy czynili postępy i gotowi do największych poświęceń, aby naśladować Chrystusa. A oni zwyciężyli go przez krew baranka, przez słowo świadectwa swojego. I nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Albowiem czas jest bliski. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, czyli oddzielony, oddziela się, niech nadal się uświęca. Niech oddziela się od tego, co brudne, co nieczyste. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. Powiedziałem, że czasy są trudne, ale nadal Ewangelia będzie do samego końca zwiastowana, w najgorszym czasie będzie zwiastowana. I mamy obietnicę, że w tym najgorszym czasie ciągle Jezus Chrystus będzie z nami. Amen. On powiedział, że nie zostawię was, ja jestem z wami aż do skończenia świata. Jeżeli tylko wasze serca przylgną do mnie, będziecie patrzeć na mnie, to ja mam moc zachować was w tym najgorszym czasie bez zmazy i skazy czy czegoś w tym rodzaju. Jest taka obietnica? Tak się kończy list Judy. On ma moc zachować ciebie i mnie. Bez zmazy, bez skazy, czy czegoś w tym rodzaju. Dlatego nie opuszczajmy naszych rąk w modlitwie. Wyprostujmy nasze kolana w modlitwie. Nabierzmy siły i odwagi, aby w tym trudnym czasie pokazać, przylgnąć do żywego Boga, naśladować Go, patrzeć na tych, którzy żyją według tego wzoru i stawać się dla innych zachętą i wzorem. Amen. Powstańmy, aby się modlić. A następnym razem będę mówił o kolejnej rzeczy, o której on tutaj mówi, która pozwala nam, będzie pozwalała nam przetrwać. Chciejmy się modlić. Chciej w paru słowach chociaż powiedzieć coś Panu w związku z tym słowem. Bo przecież zostało dane słowo i w związku z tym słowem chcemy teraz to wykorzystać w modlitwie. Czy o coś chcesz Boga poprosić? Czy za coś przeprosić? Za coś podziękować? Chciejmy to czynić, drodzy, aby Pan był uwielbiony i błogosławiony. Panie, dziękuję Ci za Kościół.
Dziękuję Ci za moich braci i siostry, Panie. Dziękuję Ci, że możemy stanowić jedno w Tobie. Dziękuję Ci, że tutaj jesteś, że mówisz do nas i modlę się o siebie i o nas, abyśmy byli mocni w Tobie dzień po dniu. Panie, nie tylko wytrwali, przetrwali, ale abyśmy byli tymi, którzy stają się zachętą i wzorem dla innych. O to się modlę dla siebie i dla nas. W imieniu Jezusa. Amen.